Mam tu kilka grup piłek albo piłko podobnych przedmiotów. Policzmy najpierw, ile mamy piłek w pojedynczej grupie. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Chciałbym, żebyśmy pomyśleli o różnych sposobach podzielenia tych 12 piłek na równe grupy. Na przykład sprawdźmy, na ile grup 3-piłkowych można podzielić tę 12. Pierwsza grupa trzypiłkowa, druga grupa trzypiłkowa, trzecia, czwarta. Czyli mogę pomyśleć o dwunastce jak o czterech grupach trzypiłkowych. Sposób, w jaki to możemy zapisać, to 12 równa się 4 grupy po 3. Inaczej możemy taki zapis przeczytać: 12 równa się 4 razy 3. Jeżeli mamy 1, 2, 3, 4 grupy i w każdej z nich mamy 1, 2, 3 przedmioty, to wszystkich razem przedmiotów we wszystkich tych grupach mamy 12. Ale to nie jest jedyny sposób podzielenia 12 na równe grupy. Możemy też przedstawić 12 zamiast 4 grup po 3, jako 3 grupy po 4. Spójrzmy, jak to będzie wyglądało. Jedna grupa czteropiłkowa, druga grupa czteropiłkowa i trzecia grupa czteropiłkowa. I mamy dwunastkę przedstawioną jako trzy grupy, każda po cztery. Albo możemy też powiedzieć, że 3 razy 4 równa się 12. Widać na tym przykładzie, że obojętnie czy pomnożymy 4 razy 3 czy 3 razy 4, w każdym z tych przypadków otrzymamy w wyniku 12. 4 grupy po 3 równa się 12. I 3 grupy po 4 też równa się 12, ale nie poprzestaniemy na tym i poszukamy jeszcze innych sposobów podzielania 12 piłek na równe grupy. Dwunastka może też być dwoma grupami po 6. Pomalujmy szóstkowe grupy tutaj: pierwsza grupa sześciopiłkowa, druga grupa sześciopiłkowa i znowu możemy to zapisać jako 2 razy 6, i też będzie to 12. A co wy na to, żeby pokazać dwunastkę jako sześć grup po dwie piłki? No to zaznaczmy to na następnym rysunku: jedna grupa dwupiłkowa, druga grupa dwupiłkowa, trzecia grupa dwupiłkowa, czwarta grupa dwupiłkowa, piąta grupa dwupiłkowa i szósta grupa dwupiłkowa. Pamiętajcie, że są to wszystko sposoby na pokazanie, z czego może składać się dwunastka. Możemy to zapisać jako 6 razy 2. 6 grup po dwie piłki każda. I widzimy, że 6 razy 2 to też równa się 12. Ale to jeszcze nie koniec. Spróbujmy jeszcze coś wykombinować. Nie wiem, czy Wam też przyszło to już do głowy, ale możemy pokazać dwunastkę jako jedną grupę dwunastkową. Zobaczmy, jak to będzie wyglądało. Cały ten obszar to po prostu jedna duża grupa składająca się z 12 piłek. Czyli możemy dosłownie powiedzieć, że 1 razy 12 równa się 12. Mamy jedną ogromną grupę złożoną z 12 piłek. 1 razy 12 równa się 12. I jak się pewnie domyślacie, możemy znowu odwrócić sprawę i pokazać dwunastkę jako 12 grup po jednej piłce w każdej grupie. Namalujmy to. Jedna grupa jednopiłkowa, druga grupa jednopiłkowa, trzecia grupa jednopiłkowa, czwarta grupa jednopiłkowa, piąta, szósta, siódma, ósma, dziewiąta, dziesiąta, jedenasta, dwunasta. Dwanaście grup jednopiłkowych i możemy to zapisać w formie krótszej niż rysowanie kółek. Jako 12 razy 1. Dwanaście grup po jeden każda. I to też będzie dwanaście. Dobranoc.